Proszę bardzo, uruchomiłem wiertarkę. Będziemy razem borować dziury. W ostatnim odcinku pokazałem wam, jak dobrać i dopasować kurtkę tekstylną. Dzisiaj zajmiemy się ulubionymi skórzanymi kurtkami Daniela, do których ja sam powoli się przekonuję. Zacząłem jeździć w runnerze. W materiale, w którym porównywaliśmy kurtki skórzane i tekstylne, Daniel podkreślał, że najbardziej uwielbia je za wygląd. Gdybyśmy spytali dowolnego przechodnia o to, jak wyobraża sobie motocyklistę, na pewno miałby przed oczami mniej więcej taki obraz. Ale czy wraz z wyprodukowaniem pierwszego motocykla na świecie w 1885 roku konstruktorzy wypuścili serię skórzanych kombinezonów? No, nie do końca tak było. Pierwsze jednoślady były raczej eksperymentalnymi pojazdami, służącymi głównie, jak to Daniel ładnie nazwał w odcinku ze Scramblerem, takim określeniem, które bardzo mi się spodobało, do jazdy bulwarowej. To są przede wszystkim kaski do jazdy bulwarowej po okolicy, po mieście, gdzieś w jakimś lekkim offroadzie i lansowaniu się na naszych pięknych skramblerach. Celem było imponowanie płci pięknej i podkreślenie swojej pozycji w hierarchii społecznej. Działaś dziewczyno, się skacze, się pływa, ciałko też mam zajebiste, bajerka jest. To chyba po części nie zmieniło się do dziś, no zróbcie rachunek sumienia, bądźcie ze sobą szczerzy. Ekipa kanału Abstrahuje ze swoich czasów świetności poczyniła taki gag w tej kwestii. Już, już, spokojnie. I tak wszyscy wiedzą, że jesteś bardzo dzielnym chłopcem. No, naprawdę? Tak, naprawdę. Pierwsze trendy w motocyklowej stylówie opierały się głównie na eleganckich ciuchach na czele z kaszkietem i muszką, a jedynym elementem, który mógł aspirować do roli jakiejkolwiek protekcji, były wysokie buty z cholewkami do kolan. We wczesnych latach 20. ubiegłego wieku strój motocyklowy został uzupełniony o rękawice i pierwsze prototypy kasków, które na tamten czas pewnie spisywały się całkiem nieźle, ale ze współczesnymi kaskami nie miały jeszcze za wiele wspólnego. Popularne stały się takie całkiem zabawne sweterki, na których pojawiały się nazwy producenta motocykla lub klubu motocyklowego, do którego dany rider przynależał. Trochę na wzór naszych dzisiejszych wlepek, którymi tak chętnie ozdabiamy nasze sprzęty, kaski i wszystko, co nam wpadnie w ręce w zasadzie. Wszystko zmieniło się w 1928 roku, kiedy Irving Scott na zlecenie Harley'a Davidsona zaprojektował pierwszą skórzaną kurtkę, którą nazwał Perfecto. Kurtkę można było kupić za bagatela $5 i 50 centów. Shut up and take my money. Skórzana kurtka Scotta stała się popularna w świecie muzyki i filmu. Promowali ją tacy artyści jak Marlon Brando, James Dean czy Stevie McQueen. W prawie niezmienionej formie przetrwała do dziś jako słynna ramoneska, szczególnie popularna na koncertach rockowych, na zlotach motocyklowych. Sprzedawana najczęściej w pakiecie z frędzlami na końcówki kierownicy. Taki żarcik. Kolorowe jedno- i dwuczęściowe kombinezony, które widujemy na przelatujących dwie paki w zabudowanym R6-kach. Jechałem szybko, gdyż lubię Swoją obecną formę zawdzięczają popularyzacji motorsportu w latach 80. Co ciekawe, zawodnicy mieli zakaz startów w czarnych kombinezonach ze względu na to, że czarne skóry kojarzyły się jednoznacznie z gangami motocyklowymi. Trochę pod naciskiem, ale był to moment, w którym kombinezony nabrały kolorów i geometrycznych wzorów. Nie wyglądały co prawda jeszcze tak jak te, które znamy dziś. Bardziej po zdjęciach kojarzą mi się z pierwszymi reklamami Marlboro z tamtych lat, ale właśnie tak to wszystko się zaczęło. Rodzaje stosowanych w produkcji kurtek i kombinezonów skór wynikają z wieloletnich testów ich wytrzymałości. W większości przypadków stosowana jest skóra bydlęca, rzadziej bawola, kozia czy kangurza. Najlżejsza, oddychająca i najbardziej wytrzymała z nich wszystkich jest skóra kangura, ale jest bardzo rzadko wykorzystywana. Zdarzają się co prawda kombinezony, w których się ją stosuje, głównie w tych newralgicznych miejscach, które najbardziej pracują przy przyjmowaniu pozycji na motocyklu, jak zgięcia ramion
czy wewnętrzna strona ud. Pojawiają się też pojedyncze modele w całości wykonane z kangurzej skóry, ale taki komfort kosztuje prawie 10 koła. Generalnie musicie liczyć się z tym, że skóra kangura do tanich nie należy, stąd najczęściej spotkacie się ze skórą bydlęcą. Kurtki skórzane w zasadzie możemy z grubsza podzielić na sportowe i klasyczne. Te drugie są na tyle uniwersalne, że wyglądają dobrze prawie na każdym typie motocykla, no może poza crossem. W większości przypadków są one czarne lub brązowe. Wśród fanów klasycznych motocykli często spotykamy się także z efektem postarzenia w stylu vintage, jak na przykład w tej kurtce Rebel Horn Hunter Pro. Kolorystyczne szaleństwa znajdziecie raczej w sportowych wersjach, chociaż w Polsce nadal najbardziej popularne są czarne, z niewielkimi kolorowymi elementami typu logotyp czy skromne dodatki gdzieś tutaj w okolicach łokci, przeszyć czy ewentualnie na garbie na plecach. Co ciekawe, projektanci z Alpine Stars zdradzili nam, że najbardziej szalone realizacje eksportują na rynek japoński i tam to już w zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma. Każdy odjechany wzór czy kolorystyka znajdą odbiorcę. Krój kurtki, wybór producenta czy kolorystyki to oczywiście kwestia indywidualna. W zasadzie godzinami można przeglądać oferty w internecie czy na wieszakach w sklepie stacjonarnym, zwracając uwagę na detale wykończenia kołnierza, mankietów, jakość wykonania wnętrza kurtki czy perforacje zwiększające przepływ powietrza. Jednak kiedy przychodzi do wyboru odpowiedniego rozmiaru skóry, tutaj wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Jeśli zamawiacie kurtkę online, warto dokonać podstawowych pomiarów. Z pomocą miary krawieckiej będziecie musieli sprawdzić m.in. obwód klatki piersiowej, talii i długość ramion. Na tej podstawie dobieracie najbardziej zbliżony do uzyskanych wyników rozmiar z tabeli rozmiarów, którą każdy producent załącza do karty produktu. W przypadku kurtek sportowych często stosowana jest trochę inna rozmiarówka, gdzie rozmiar określony jest liczbowo. 48 w oznaczeniu międzynarodowym to XS, 50 to SK i tak dalej. I taka rozmiarówka właśnie stosowana jest m.in. w traktach Evo 4, który widzicie tutaj obok. Zadanie jest trochę łatwiejsze w przypadku zakupów stacjonarnych, bo zazwyczaj sprzedawcy z doświadczeniem będą w stanie ocenić na oko, jaki macie rozmiar. W sklepie na miejscu macie też pewien margines błędu do dyspozycji, no bo zwykle w magazynie jest dostępna pełna gama rozmiarów i nie ma problemu, żeby przymierzyć od ręki mniejszy czy większy, jeżeli ten, który zaproponował Wam sprzedawca, Wam akurat nie siadł. Najważniejsze, o czym musicie pamiętać, to, że protektory, aby spełniały swoje zadanie, kurtka musi możliwie najbardziej przylegać. Wtedy macie pewność, że ochraniacze pozostaną na swoim miejscu w razie upadku i spełnią swoje zadanie. Ale oczywiście bez przesady, bo za mała kurtka ograniczy Wam swobodę ruchów i po prostu będzie Was irytować, a biorąc pod uwagę fakt, że łączycie się z nią na najbliższe kilka tysięcy kilometrów, no, szkoda pieniędzy. Jeśli protektor kręgosłupa nie występuje w zestawie, a docelowo macie zamiar go dokupić, włóżcie go w kieszeń na plecach już przy pierwszych przymiarkach. Niby detal, ale może się okazać, że wiele zmieni się przy odpowiednim doborze rozmiaru, jednak zajmuje on trochę miejsca. W pierwszym odczuciu może być tak, że będzie Was kusiła trochę za duża kurtka, która może wydawać się bardziej komfortowa, no bo jest luźniejsza. Pamiętajcie jednak, że skóra jest materiałem plastycznym i z czasem rozciągnie się i dostosuje się do kształtu Waszego ciała, jaki on by nie był. Jeśli weźmiecie za duży rozmiar, to raz, że protektory będą żyły swoim życiem, a dwa, że kurtka będzie marszczyła się na brzuchu, a to mocno irytujący efekt. Przy porządnym złożeniu kołnierz będzie Wam się wbijał w szyję i próbował udusić, a to nic przyjemnego. Kurtki motocyklowe projektowane są w trochę inny sposób niż cywilne, o tym musicie pamiętać. Krój wymusza pozycję motocyklową, więc jeśli macie taką możliwość, kurtkę przymierzajcie już na moto i zwróćcie uwagę przede wszystkim na długość rękawów, kiedy położycie już ręce na kierownicy. Mankiet powinien sięgać gdzieś do nadgarstka, tak aby rękawice mogły go ze spokojem zakryć. Jeżeli dobierzecie kurtkę ze zbyt krótkimi rękawami, spowoduje to taki efekt, że będzie Wam podwiewał wiatr, będą Wam wpadały potencjalnie owady albo deszcz na przykład, jak będziecie jechali w brzydkiej pogodzie, a z kolei zbyt długi mankiet rękawa spowoduje, że będziecie odczuwali dyskomfort przy odkręcaniu manetki. W przypadku kombinezonów sportowych pozostaje jeszcze kwestia dopasowania spodni. Uwaga! Szczególnie do gęsto owłosionych na nogach panów. Załóżcie dół od termo, bo ściąganie skórzanych spodni może zaboleć, o czym przekonałem się na własnej skórze podczas jednej z sesji zdjęciowych. I tu ponownie kłania się tabela rozmiarów. Tym razem jednak musicie zmierzyć obwód talii i bioder oraz sprawdzić długość nogawki. Zawsze podawane są zakresy wymiarów, jednak schody zaczną się w momencie, w którym obwód talii będzie wskazywał na inny rozmiar niż na przykład długość nogawki. Ale to są szczególne przypadki i
zwykle wydaje mi się, że uda Wam się wstrzelić w jeden konkretny rozmiar w tabeli producenta. Tutaj, podobnie jak w przypadku kurtek, warto wykorzystać motocykl, żeby mieć możliwość zgięcia nogi. Ochraniacze powinny być tam, gdzie ich miejsce i pod żadnym pozorem nie mogą się przesuwać. Koniec nogawki przy zgiętej nodze i stopie na podnóżku powinien być troszeczkę nad kostką, tak aby wysoki but sportowy miał szansę przykryć tą nogawkę. Jeśli wybraliście buty do kompletu, ubierzcie je też i zobaczcie, czy nie odczuwacie dyskomfortu po zapięciu go. Warto także spiąć spodnie z kurtką, co pozwoli nie tylko stworzyć z nich kombinezon jednoczęściowy, co jest najbezpieczniejsze w perspektywie upadku, bo Wam się tutaj nigdzie kurtka nie podwinie, ale pozwoli także ulokować kurtkę i spodnie w odpowiednim miejscu, jeśli na przykład tak jak ja macie tendencję do opuszczania swoich cywilnych spodni i to samo robicie z rzeczami motocyklowymi. Nazywam się J-Rock. Sklejacie? A przy okazji pamiętajcie o naszej wyjątkowej usłudze Odbierz w sklepie. Możecie za darmo zamówić dowolny produkt do przymiarki w sklepie stacjonarnym i dopiero na miejscu zdecydujecie, za co płacicie. Resztę zostawiacie bez żadnych konsekwencji. Skórzane rzeczy są odpowiednio droższe niż tekstylne, jednak gwarantują wyższą wytrzymałość na tarcie po asfalcie. Wiążą się też z historią motocyklizmu i są kultowym elementem motocyklowego stroju, o czym opowiadałem Wam na początku tego odcinka. Warto poświęcić więcej czasu na przymiarki, żeby nie rzucać mięsem w kasku, kiedy okaże się, że nie do końca trafiliście z rozmiarem. Jeśli dzisiejszy odcinek był dla Was przydatny, pamiętajcie o tym, żeby wrzucić nam łapkę w górę. Dla Was to raptem jedno kliknięcie, a nam pozwala budować zasięgi. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach.